Podsumowanie projektu Ja mam pracę, a dziecko opiekę gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy miało miejsce w Akwahotelu. Realizacja działań przewidywanych projektem przyniosła spodziewane efekty. Wiele z nich zostanie na długo z korzyścią nie tylko dla beneficjentów projektu. Założeniem projektu było stworzenie dodatkowych miejsc w żłobku dla dzieci, których rodzice planują powrót do pracy bądź chcą rozpocząć karierę zawodową, a brak opieki nad dziećmi im to uniemożliwia. Z projektu mogli korzystać rodzice nieaktywni zawodowo, zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, a także przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Założenia projektu zrealizowano ku zadowoleniu samych beneficjentów, ale także tych, którzy przy projekcie pracowali. Efekty są takie, że objęliśmy opieką żłobkową 34 dzieci i 33 mamy uczestniczyły w projekcie, ponieważ dwójka dzieci było bliźniaków od jednej mamy. Z tej ilości 33 mam zdecydowana większość, bo 85% podjęła zatrudnienie. Wiele mam było takich, które poszukiwały pracy. To nie były mamy, które miały zapewnioną pracę dzięki opiece nad dzieckiem, ale to były takie mamy, które oddały nam dziecko pod opiekę, a same jako osoby bezrobotne czy nieaktywne zawodowe poszukiwały tej pracy. Tak więc ta duża ilość mam, którym udało się znaleźć tą pracę, to jest taki bardzo dobry, namacalny efekt realizacji projektu. Ten wskaźnik zatrudnienia został wysoko ponad plan zrealizowany. Efekty realizacji projektu to nie tylko mamy, które znalazły pracę dzięki temu, że dzieci przebywały pod troskliwą opieką, to także korzyści w sferze materialnej, które zostaną po projekcie. Bardzo cieszymy się z tego, że w ramach projektu udało nam się zakupić bardzo dużo fajnych zabawek, sprzętu, mebli, również plac zabaw, jak i inne wyposażenie, które w 85% zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Nasz projekt, koszty projektu to było 550 tysięcy, z tego ponad 460 tysięcy tak naprawdę pozyskaliśmy z Unii, więc udział własny gminy był niewysoki, to było 15%. Ten cały sprzęt, który zakupiliśmy, zostanie. On będzie służyć dzieciom w żłobku przez kolejne lata, te wszystkie zabawki, ten plac zabaw, o którym mówiłam. Także jest to coś, co zostanie dzięki temu, że zrealizowaliśmy projekt. Projekt ruszył w listopadzie ubiegłego roku. Opieką objęto dzieci rodziców, którzy między innymi wracają do pracy z urlopów macierzyńskich. Przy naborze dzieci mam nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych stosowano zasadę kolejności zgłoszeń, tak jak to określa statut żłobka. Projekt trwa do końca tego roku, ale zgodnie z jego założeniem mali beneficjenci zostaną włączeni do pozostałych grup placówki już od stycznia 2015 roku. Na projekt Ja mam pracę, a dziecko opiekę gmina Polkowice pozyskała ponad 467 tysięcy złotych z programu operacyjnego Kapitał ludzki. Wartość całego projektu to koszt ponad 550 tysięcy złotych. 84 tysiące to wkład własny gminy.